się dzisiaj już finałowy dzień Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego Silesia. Koncert galowy przede wszystkim, ale tak jak widzimy tutaj nasi goście właśnie przeszli pięknym, kolorowym korowodem przez Koszęcin. Za chwilę będą uczyć naszą publiczność swoich tańców. Festiwal to był tydzień wspaniałych koncertów, ale nie tylko koncertów. To był też festiwal, który łączy w sobie warsztaty, poranne warsztaty, które dotyczą wszystkich uczestników, ale dzisiaj mamy taką możliwość, że tutaj nasi goście odwiedzający siedzibę zespołu pieśni i tańca Śląsk mogą skorzystać z tych warsztatów. Pięknie jest, kolorowo, z wnukiem jesteśmy trochę przerażony, zbyt barwnie i zbyt dużo ludzi, ale naprawdę ładnie tutaj jest. Bardzo ładnie, pięknie, bardzo piękna uroczystość w Koszęcinie, naprawdę. Tak jak jestem w Koszęcinie urodzony, to czegoś takiego jeszcze tutaj nie widziałem. Potrzebne takie święto folkloru? Tak, oczywiście. Jest coś innego, żeby ludzie widzieli. Tak samo inne narodowości, ich tradycje, które pokazują innym i żeby myśmy tak samo od nich uczyli ich tradycji.